Wielki Tydzień rozpoczyna przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. I to zarówno te duchowe, jak i te bardziej przyziemne. Tym bardziej, że Wielkanoc niesie ze sobą bogatą tradycję z charakterystycznymi dla każdego regionu zwyczajami. Jednym z najbardziej wyjątkowych jest święcenie palm w ostatnią niedzielę przed świętami. Jak co roku z tej okazji władze Rokietnicy zorganizowały konkurs na najpiękniejszy stół wielkanocny. O palmę pierwszeństwa walczyły sołectwa z gminy. Nasze przedsięwzięcie to ukłon w stronę tradycji, ale nie tylko takiej tradycji dla tradycji, ale takiej tradycji, która żyje. W związku z tym, jeżeli organizujemy konkurs koszy wielkanocnych i wystawę stół wielkanocny pięknie nakryty, to po to, żeby wszyscy nasi mieszkańcy mogli czerpać z tego wydarzenia inspirację i sami zacząć bawić się jeszcze przed Wielkanocą, czyli kiedy jest na to czas, zaczyna się Wielki Tydzień, właśnie przygotowywanie Wielkanocy. I to Wielkanocy takiej, która jednak w tradycji jest osadzona. A jest osadzona dlatego, że hołduje potrawom, które są przygotowywane na te święta, ale także hołduje wszystkim tym ozdobom przepięknym i sposobowi podania specjałów wielkanocnych, a także przygotowania koszyka wielkanocnego. A zachęcamy po to i w taki sposób, żeby było to także atrakcyjne. Czyli po pierwsze lokalizacja naszych stołów jest w kilku miejscach gminy. Można w związku z tym poznać, w jaki sposób do poszczególnych miejscowości dojechać. A poza tym, dzięki temu, że jest to w różnych lokalizacjach, każdy stół ma swój koloryt, jest po prostu inny. No a mieszkańcy jeżdżą, mają mapę przez nas przygotowywaną i zbierają pieczątki, a potem mają okazję uczestniczyć w takim losowaniu nagród i też nagród, które są właśnie związane z Wielkanocą i które tą Wielkanoc pozwolą przygotować. Stoły uginały się od świątecznych potraw oraz bogatego wystroju. Każde sołectwo chciało pokazać coś wyjątkowego. W Kiekszu stanęła 4-metrowa palma, przygotowana wspólnie przez dzieci i panią sołtys. Na stole królował ogromny wielkanocny mazurek, nie zabrakło sałatek i wędlin. Chętni mogli kupić ręcznie wykonane ozdoby, które sprawią, że świąteczny stół stanie się wyjątkowy. W naszym sołectwie mamy zaprezentowany stół wielkanocny z nakryciami i z potrawami wielkanocnymi oraz mamy drugi stół z wyrobami z rękodzieła naszych państw sołectwa. Są to rękodzieła robione na szydełku, szyte, plastyczne. Mamy też przed wejściem zrobioną palmę przez dzieci z Pawłowic. Był to czas zorganizowany, gdzie nauczyciele strajkują i dzieci robiły w tym czasie u mnie w domu kwiaty, gdzie z tego powstała właśnie ta wielka palma. Sołectwo Starzyny Rogierówko również postawiło na własnoręczne ekologiczne wyroby. Oprócz wędlin był też tradycyjny żurek, który dopiero rozpoczynał długą listę wybornych potraw.
Na tym pięknym stole znajdują się same pyszności. Mamy kaczuszkę, mamy wiejską kiełbasę, mamy tradycyjnie jajeczka faszerowane z chab, wszystko domowe, domowej roboty. Mamy żurek, mamy szyneczkę pieczono-wędzoną, także naprawdę same pyszności. Polecamy, tam obok jest stolik, można sobie zdegustować i wszystkich potraw spróbować. Mam nadzieję, że będzie smakowało. A jeśli ktoś był zainteresowany cudami, jakie można zrobić z jajek, powinien wybrać się do Napachania, gdzie do robienia jaj podchodzono z prawdziwym rozmachem. Bogata symbolika mieszała się tu z kreatywnością, chociaż nie były to oczywiście jedyne potrawy przygotowane przez mieszkańców. Stół jest dziełem mieszkańców Napachania, sołectwa Napachanie i Dalekie i są to wszystkie produkty nasze, mieszkańców naszego sołectwa i każda z pań coś dołożyła od siebie. Najwięcej mamy jajek w bardzo różnych odsłonach, do tego żurek, chleb, wyroby nasze tutaj napachańskie. Mamy tutaj jeszcze paru gospodarzy, którzy trzymają trochę trzody chlewnej i dlatego te wyroby są typowo swojskie. Do tego mamy też babki gotowana, taka tradycyjna i też babka drożdżowa, też tutaj wypiekane przez starsze gospodynie na terenie naszego sołectwa. Tradycyjne dania w swojskich klimatach dostępne były w Kobylnikach. Wielkanocnym potrawom towarzyszył tu zapach siana, który zapewnił wyjątkowy wystrój. Jak podkreśla pani sołtys, nie byłoby to możliwe bez wsparcia innych gospodyń. Stół wielkanocny, pięknie nakryty, pod takim tytułem odbywa się akcja właśnie w gminie Rokietnica. Jest to doroczna akcja w tym roku, jak zawsze. Wszystkie potrawy takie świąteczne znajdują się na tym stole. Do wystroju, do przygotowania tych potraw, tego wszystkiego przyczyniły się sporo, a część mieszkańców. Także cieszę się, że co roku jest coraz więcej osób chętnych, które, że tak powiem, udzielają się i próbują coś zrobić. Nie wiem, czy... Tymczasem w Żydowie sztuka walczyła z gastronomią. Wszystkie potrawy podawano w zaskakujących formach. Przykład łabędzie wykonany z jajek, był też wielokrotnie nagradzany słynny pasztet. Chcieliśmy pokazać tradycyjne śniadanie, bo uważaliśmy, że mięso to wszystko możemy później podokładać. Na więc zrobiliśmy typowe śniadanie. Jest pasztet, żurek, biała kiełbasa, jajeczka faszerowane, szynka swojska, kiełbasa swojska. No i potem, jeżeli chcemy kawki się napić, to mamy też ciasto, jest mazurek, jest sernik i babka tradycyjna. Nowoczesność z tradycją połączono w Krzyszkowie. Wszystko dzięki wielkanocnym potrawom dla wegetarian. Święta bez mięsa, jak się okazuje, są możliwe, bo tu efekt był piorunujący, zwłaszcza przy pięknych kwiatowych dekoracjach. Mieszkanki Krzyszkowa podczas tegorocznej wystawy stołu wielkanocnego
Proponują Państwo stół wegetariański. Przygotowałyśmy stół dla osób, które nie jedzą na co dzień mięsa, nie zjadają wędlin, ale również mamy bardzo wartościowe potrawy, które można serwować gościom podczas stołu i podczas świąt wielkanocnych. Proponujemy Państwu pasztet wegetariański, proponujemy żurek wegetariański, również kotlety sojowe, kotlety jajeczne i oczywiście bigos z kiełbaskami sojowymi, mnóstwo sałatek, a do tego na deser polecamy serniki i z królową paschą, którą można zjadać jako deser. Szanowna kapituła, żebyśmy mogli konkurs podsumować. Finał konkursu odbył się w Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Tam również czekał na gości suto zastawiony stół oraz inne atrakcje. Duże zainteresowanie, szczególnie najmłodszych, wzbudziły kurczaki, które już zapomniały, jak to jest być jajkiem, oraz duża wystawa wielkanocnych ozdób. Jednak jak podkreśla wójt gminy, to nie jedzenie ani ozdoby są najważniejsze. Przede wszystkim to kojarzę jako rodzinne święta. Może mimo wszystko pod względem takiej rodzinności, atmosfery, to nie będziemy dyskutować, które święta są ważniejsze, które mają wyższość. Chyba jednak Boże Narodzenie, ale Wielkanoc kojarzy się tak niezwykle optymistycznie, wiosennie, radośnie. No i oczywiście śmingus, dingus, czyli ta wielka radość, kto kogo bardziej obleje. W tegorocznym konkursie odbyła się też niezwykła zabawa dla całych rodzin. Uczestnicy na starcie otrzymywali kartkę, na której w każdym sołectwie mieli zebrać po jednej pieczątce. Wśród tych najwytrwalszych, którzy zgromadzili wszystkie rozlosowane nagrody. Były stoiska tematyczne. Dzieci przygotowywały dekoracje i przeozdabiały nimi naszą śliczną zieloną wierzbę zgromadzoną piarenkę. I bardzo się cieszę, że Państwo mieliście gości, bo to także każdy cenny gość. Przechodzimy. Dobrze, to chciałam to zrobić na końcu, a pan wójt. Kuzynka nam powiedziała o tym konkursie i tak nas zachęciła i to też motywuje tak bardziej, nie? Żeby przejechać, pogoda dopisuje. No a syn się cieszy, nie? Że od stołu do stołu, od kurki do kurki jedzie i może akurat mu się coś uda wygrać. No a na samym końcu do Rokietnicy już jedziemy, żeby zobaczyć tam konkurs. Nagród poszczególnych kategorii. A zaczniemy. I teraz przed nami najtrudniejsze zadanie. Powstrzymać swoje apetyty aż do Wielkanocy. Pierwsze miejsce, kategoria indywidualna, pani Krystyna Matysiak. I wielka rada, pierwsze miejsce, Antonina Wicala. Pierwsze miejsce, sołectwo, Mrowino Cerekwica. Tej aktywności Państwu chcę podziękować. Szkołę podstawową z Rokietnicy i przyczynić się do tego, żeby Państwa Wielkanoc była po prostu piękna. I tak, proszę o losowanie. Józiu. A panią Lucynę proszę o przeczytanie. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy za udział. Szanowni Państwo, ja tradycyjnie ograniczę się właściwie tylko i wyłącznie do podziękowań. Mogli spokojnie spędzić święta. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za rok.